Siemaneczko, pany i panewki. Dawno nic nie wrzucałem, bo moje filmiki są takie z dupy tak naprawdę. Ciulowo jest, kręcę, nie mam tam, nie obrabiam i tak dalej, bo nie ma czasu na nic. Słuchajcie, jakbyście sobie chcieli polepszyć troszeczkę audio Mustangu 6 generacji. A tak jak ja teraz to robię, widzicie, tutaj mamy zdjęte już boczek, bo wchodzą tweetki nowe i buffer też będzie nowy. Zaczęło się od awarii zamka, skończyło się na tym, że postanowiłem głośniki, a jak głośniki, to je troszeczkę wygłuszyć. Zobaczcie, taka mata, całe drzwi są tą matą obrobione. Taka, o, tutaj kupy mi jej zostało tak naprawdę. Chłopaki z Bitmart zadzwoniłem, zapytałem ile trzeba, powiedzieli ile trzeba, przysłali. Od groma i ciuciuk mi zostało, naprawdę tam jeszcze raz chyba tyle tematu bym zrobił. Więc albo, nie wiem, źle to robię, no ale na pewno jest różnica duża, bo to jak się popuka w drzwi od drugiej strony, to słychać, tak? I co? A, no i taki wałeczek fajny, pyk, pyk. Ale dobra, generalnie o co mi chodzi. Oryginalna kostka twitkowa, a będziemy mieć zwrotnicę. No trzeba kabelki prosto z tweeta dać, tak? Czyli zaraz wam powiem, jak to robię. Tutaj do boczku mam już zamontowane, z tamtej strony generalnie już jest zrobione. Idziemy kabelkami sobie, które przechodzą sobie tutaj, pyk, pyk. No i wychodzą sobie tutaj. A tutaj, jak ja to przyciągam? Pierwsza i trzecia. Wiertełko, trójeczka. Przewiercam to. To samo robię w tej drugiej kostce. Przewiercam. Przeciągam tam kabeleczki. Wyprowadzam je tutaj. No a tutaj to już myślę, że każdy sobie to poradzi. Ale jeśli chodzi o przejście przez przelotkę, ja tam używam takiego druta, zaraz pokażę wam jakiego. W każdym razie przez kostkę przewiercam sobie tutaj i tutaj. Jakby trzeba było drzwi ściągnąć, no to jest trochę lipa, tak? No bo jest lipa, bo nie rozepnie się tak jak tutaj. No ale no, nie myślimy o ściąganiu drzwi, nie? Bo co? Drzwi to wtedy, kiedy chyba i tak jest lipa, bo coś się spieprzy i to grubo, tak? Jakiś umfal czy coś, nie? A zaraz wam pokażę. O, ja to biorę takim drutem. Tak, i widzicie, na końcu nie jest zbyt twardy. Nie jest też jakoś ekstra miękki. Na końcu zrobiłem sobie kółeczko, żeby gumy nie popierdzielić, nie? Tej, co jest na, co tutaj jest tej na przelotce, nie? A tak, to co? No prosty temat. Prosty temat. Głośniki będę miał takie. Tu już kabelki przylutowałem. Co to za głośniki są? Zaraz wam powiem. To są takie. Jakieś tam czerwona linia i tak dalej. O, tutaj sobie naklejam na... Bo żeby te głośniki zamontować, to trzeba mieć adaptery. Naklejam sobie takie coś, więc teoretycznie one będą nie dość przykręcone, to przyklejone. Bo tutaj w sumie na oryginalnych też tak było, że była taka pianka, po to pewnie, żeby no lukę wypełnić. I lipę zrobiłem chyba z prawej strony. Wam coś pokażę, jak przykręciłem sobie to tutaj, o. No to tu zostaje szczelinka, widzicie? Ta taśma dwustronna mi tą szczelinkę wypełnia, ale z tamtej strony, no widzimy, jest taki dystans jakby, tak? No to jest piankowe, w sumie mógłbym to odkręcić, ale nie, no lepiej nie. I z tamtej strony zostawiłem taką lekką luczkę. I wydaje mi się, że to może rzutować mocno na mocno bądź nie nagranie. Ale to może któryś z was mi podpowie, czy to zostawiać, czy robić.
Generalnie co, no zdjąć tapicerkę to nie jest problem, słuchajcie. Tapicerka się zdejmuje, dwie śrubki tutaj, jedna siódemka, druga siódemka. To trzeba wypierdzielić. O, chyba nawet nie docisnąłem. Albo docisnąłem, a... docisnąłem tylko spasowanie Mustanga. No i to trzeba wyciągnąć. O, to będzie ten plasticzek, bo za nim jest śrubka dziesiątka i tam też jest śrubka dziesiątka. Znaczy na klucz 10 szósteczki są. Także bawię się dalej i tyle. Pozdro.